Cześć, ostatnio podczas użytkowania Rayglow Promu natknąłem się na taką bardzo niebezpieczną rzecz, która może przyczynić się do uceglenia naszego LG G2. O co tu chodzi i jak się przed tym przestrzec? O tym dowiecie się właśnie z tego filmiku. Seaheart TV przedstawia film Rayglow Pro oraz aktualizację od LG z playlisty modyfikacja Androida. Uwaga. Więc pierwsze co, od czego musimy zacząć, to oczywiście wchodzimy do ustawień naszego telefonu. I tutaj, oczywiście jak już możecie się domyśleć, jestem użytkownikiem Rayglow Promu. Niestety, przepraszam Was bardzo, ale ostatnio miałem małe zamieszanie z tym telefonem i po prostu instalując ten ROM nie pomyślałem o tym, żeby zrobić filmik, co jest moją winą. Niestety. I teraz tak, tutaj naszym problemem, a raczej nie problemem, tylko tym, czym mamy, jest wersja programowania D802.10e oraz numer kompilacji Rayglow 3.2. Te dwie rzeczy się ze sobą gryzą i właśnie dlatego przez przypadek możemy zrobić oficjalną aktualizację LG, zwłaszcza że na horyzoncie już jest KitKat, i tym samym zbrykować sobie telefon. Aby temu zapobiec, po prostu trzeba wyłączyć aktualizacje i nigdy ich nie sprawdzać. Jeżeli mamy ptaszka, to jest źle. Tak być nie może. Musimy to odznaczyć, sprawdzanie automatycznej aktualizacji. To nie może być w żadnym wypadku włączone w przypadku Rayglow Promu. To jest po prostu błąd dewelopera. Oczywiście szukanie aktualizacji też jest nie na miejscu. Ale podczas mojego szukania aktualizacji zdarzył się taki bardzo dziwny problem, z którym się już zetknąłem, kiedy to Asus aktualizował Transformera TF300 do oficjalnego Jelly Beana 4.1.1 z Ice Cream Sandwich. Wtedy również były błędy serwerów i na dniach wyszedł Jelly Bean również dla Europy. Może tak będzie również w przypadku LG G2, ale to są tylko moje spekulacje. Jednak, gdyby KitKat wyszedł na dniach, chociaż i tak wyjdzie pewnie na dniach lub w najbliższych tygodniach, musimy po prostu najpierw wrócić do Stockromu poprzez specjalny program serwisowy od LG. Nie możemy tego robić z TWRP Recovery w żadnym razie. To była taka krótka informacja, bardzo ważna. A teraz, co jeżeli chcemy zaktualizować nasz ROM, czyli Rayglow, do nowszej wersji niż, no jeżeli wyjdzie nowsza wersja. I obecnie mam 3.2, to jest najnowsza wersja na chwilę obecną. I aczkolwiek jeżeli wyjdzie nowsza wersja, to po prostu wchodzimy w aplikację systemową Update Me i tam w zakładkę ROM. Tutaj mamy Rayglow 3.2 i tutaj po prostu sprawdzam aktualizację. W chwili obecnej, jak już mówiłem, to jest najnowsza wersja, czyli aktualizacji na pewno nie będzie. I w inny sposób nie możemy tego robić, po prostu, bo jest po prostu, istnieje wielkie niebezpieczeństwo płynące z takiej, no, nierozwagi. Oczywiście zapraszam Was do dodawania mnie do kręgów na Google Plus, tam najszybciej się dowiecie o takich rzeczach. Zapraszam do, jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, albo chcecie coś zobaczyć w następnych odcinkach, coś co po prostu chcielibyście bardzo zobaczyć, piszcie o tym w komentarzach lub na adres e-mail seaheart.tv@gmail.com. Wszystkie Wasze prośby postaram się zrealizować, aczkolwiek ostatnio jestem troszeczkę zalatany i mogę odpowiedzieć na przykład po 2 dniach, a nie po 10 minutach, jak to czasami robię. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i przepraszam Was za to, że nie zrobiłem instalacji tego ROMu, aczkolwiek myślę, że jeszcze będzie dużo odcinków, w których będziemy naprawdę dużo robić, gdyż to jest przecież dopiero początek zabawy z LG G2 na kanale Seaheart TV. Pozdrawiam, do następnego odcinka, cześć!